Warszawa. Piękne miasto tętniące życiem. Tam właśnie, kiedy Staś miał 8 lat, przeprowadziła się rodzina Moniuszków. Stanisław musiał iść do szkoły. Przez pewien czas mieszkali w pałacu Staszice. Przebywali tam warszawscy nauczyciele, a w budynku znajdowała się wielka biblioteka. Właśnie tam Stanisław uczył się u samego Joachima Lelewela, znakomitego historyka, i młodego organisty Karola Augusta Frejera, który niedawno przyjechał do Warszawy na studia. Tuż przed wybuchem powstania listopadowego Moniuszkowie powrócili na Kresy i zamieszkali w Mińsku. Musisz wiedzieć, że powstanie to wojna, w której Polacy nie zgadzali się z rządami innego państwa. Walczyli o wolność, o to, by mówić w języku polskim. Niestety po upadku powstania wszyscy musieli mówić po rosyjsku. Wszystko, co polskie, było zabronione. Stanisław przerwał naukę, aby wyjechać po 2 latach z wujkiem Aleksandrem do Wilna. Był tam 3 lata, skąd wrócił jako profesjonalny organista i nauczyciel muzyki. Wtedy poznał 2 największe miłości swego życia. Teatr muzyczny i przyszłą żonę, Aleksandrę Müller. Aleksandra usłyszała, jak ktoś pięknie gra na Eolo Melodiconie i od razu postanowiła poznać grającego. Stanisław natychmiast się zakochał i posyłał listy, błagając o spotkanie. W roku 1840 w małym kościółku na Antokolu ślubował miłość i wierność ukochanej. Pani Aleksandra Moniuszkowa, zwana czule przez męża Omką lub Omtaszkiem, była przez 32 lata prawdziwym natchnieniem i wsparciem dla męża. A że byli bardzo szczęśliwi, doczekali się aż 10 dzieci. Dlatego zwykł mówić o sobie, że jest tatulczykiem.